Ja z tej strony to kilka, razem ze mną jest Kugard. Cześć. I porozmawiamy sobie dzisiaj o takich znienawidzonych, męczących, denerwujących, powtarzających się motywach w anime, które po prostu nam przeszkadzają, albo niezbyt chętnie na nie patrzymy, kiedy po raz kolejny pojawiają się na ekranie monitorów. Także cóż, mamy ich parę. Ja mam wypisaną listę. Kugard mówił, że będzie troszeczkę leciał. Tak, z głowy leciał. Z głowy. Bardziej zgadza się. Mamy też takie parę, przynajmniej jedno na pewno, o którym do końca nie możemy powiedzieć, jakie sytuacje nam chodzi, ale ogólnie jest to taki motyw, który czasami się pojawia, zwłaszcza w shounenach. I cóż, myślę, że zaczniemy od naszych ukochanych ecchi, przynajmniej moich kiedyś ukochanych ecchi. Mianowicie chodzi mi o akcję typu idzie protak, idzie protaszka z drugiej strony, mijają się nagle w korytarzu i dochodzi do zderzenia. Przewraca się nasz protak i oczywiście jego ręka ląduje na ciele dziewczynki w najmniej oczywistych miejscach, mianowicie tam pod spódniczką, czyli właśnie motyw wywracania się, które kończy się ręką na biuście, w kroczu, twarzą w kroczu, czyli na przykład to loweru. O, to jest strasznie męczące. Najbardziej chyba mnie boli osobiście w takich seriach, które nawet nie za bardzo są ecchi. To są najbardziej dobijające. Bo jak masz ecchi, to przynajmniej wiesz, że możesz się spodziewać czegoś takiego. A w seriach, nie wiem, na przykład w Fire Force, to przecież mamy jedną postać, która tylko i wyłącznie jest po to, żeby ta ręka albo, nie wiem, twarz lądowała na jej ciele. Ta kotka. Tak, ale to zabawne jest to, że jakby to poniekąd jest śmieszne, bo to właśnie ma być taki gag, że ona jakby przyciąga niczym magnes, ale z drugiej strony to jest męczące, gdy to się dzieje po raz piąty czy dziesiąty. I właśnie mnie to też właśnie irytuje, że w to loweru ta scena nie dzieje się raz, dwa razy i koniec, nie? Tylko to przynajmniej z raz na odcinek jest taka sytuacja i to za każdym razem on albo właśnie się wywraca i gdzieś ma rękę nie wiadomo gdzie. I to jest takie irytujące, że ile można, okej, to może było śmieszne jeden, dwa razy, jakby się pojawiło raz na parę odcinków, to hej, przypomnienie o tym, ale to jest non-stop po prostu. I mnie to tak irytuje i denerwuje i to nawet już przestaje być śmieszne. Znaczy, no bo to chyba nie miało być śmieszne, tylko miało być takie bardziej... Tak. Znaczy nie wiem, no bardziej miałem powiedzieć, że spicy, ale niech będzie, że cringe'owe, bo to w sumie przy takiej ilości to tylko ta opcja pozostaje. Tak, przy takiej ilości to już zaczyna być cringe'owe i to mocno. No, zwłaszcza, że no, tak jak właśnie wspomniałaś, tych tytułów już jest dużo, albo tych sytuacji, które są w danym tytule, albo ogólnie w różnych tytułach jest tego za dużo. Nawet sobie przypominam jakieś sytuacje. Chociaż tutaj akurat ja wpadnę, jeżeli chodziło o ecchi, to coś, co mnie zawsze zabijało w takich troszeczkę starszych seriach, to schemat tego, jak na przykład postać kobieca była chora nagle. I nie wiadomo dlaczego zawsze najważniejsze było w danym momencie, żeby ją rozebrać, żeby ją umyć. A, ja tak. Rozumiem, że to jest ważne, prawda? No bądźmy szczerzy, no higiena to ważna sprawa. Ale po prostu te sceny, gdzie jest ten protak, który próbuje rozpiąć bluzkę tej dziewczynie, albo potem stanik i to jest po prostu tak męczące w pewnym momencie. I jakby to się strasznie często powtarza. Dokładnie, że jest pocona, jest chora i ona nie może sama, więc on pójdzie po gąbeczkę i ją umyje. Tak. A to podchodzi praktycznie pod jakiś mocny kink, jak dla mnie. No też za to nie przepadam. Zresztą w prawie każdej też komedii romantycznej jest odcinek, gdzie jedna osoba jest chora i druga musi przyjść, przynieść jej lekcje, notatki, tak? I wtedy właśnie też dzieją się podobne rzeczy. Zgadza się, ale to czasami nie wygląda aż tak źle, tak? Jakby czasami to po prostu jest, nie wiem, ktoś zmienia nie opatrunek, tylko właśnie wodę na tej gąbeczce, na czole tylko, tak? To jest spoko, jakby taki poziom rozumiem, ale akurat nie muszę ją po prostu wykąpać, tak? To jest jakby najważniejsze w tym momencie. No wiesz, na przykład pocałuje jego kolega, bo pocałunek i potem koleś tego nie pamięta. Właśnie to jest zaskakujące, że zawsze jak ktoś ma gorączkę, dochodzi do jakiegoś pocałunku, jakiegoś przytulenia, jakiegoś wyznania i potem ta osoba tego nie pamięta. W mandze... Teraz mi nie przypomnę za bardzo tytułu, ale tam jest taki motyw, że uczennica jest zakochana w swoim nauczycielu i nauczyciel jest chory. Mhm. I ona przychodzi do niego, żeby, nie wiem, wesprzeć go, powiedzmy, czy coś w tym stylu.
i przez no, takie zwykłe opiekowanie jest, i w pewnym momencie nie, że jest pocałunek, tylko ona właśnie mu wyznaje uczucia, tak? I on po prostu następnego dnia nic nie pamięta, tak? Także. No, to jest typowe. No. No, a tutaj Teraz. był motyw właśnie też nauczycielki nauczyciela z uczennicą, także to też. Horimiya ja też było tak właśnie, że Miyamura wyznaje Hori właśnie uczucia, a ona udaje, że śpi. Ja bym myślał, że ona tego nie słyszy, bo przecież chora jesteś. Ja nie wiedziałam, że gorączkarz nosi amnezja, no ale najwidoczniej tak. A właśnie, w Taisho Otome był ten motyw właśnie z tą chorobą tej dziewczyny, ten Yuzuki. Kurczę, chyba Nie wiem, czy nie mam, oglądałaś. nie przypominam sobie. Tam właśnie to, że ona się rozchorowała i on chciał ją umyć, tak? No bo ona była w sumie jego tą A czekaj, żoną, tak? Czy tam tak, narzeczoną. oglądałam, tylko nie I tam, ale skojarzyłam nazwy. tam w ogóle lepsza jest sytuacja, bo tam nie tylko chodzi o sam fakt tego, że on musi ją umyć, to nagle się okazuje, że Tak, ona z że. takiej praktycznie deski robi się postacią z większymi cyckami w promieniu, nie wiem, 2 wiosek czy 3, no. Ale powiem ci, że strasznie musiały te bandaże uciskać, jak z No ja się nie dziwię, że miseczki. on nie mogła oddychać tam, bo No. tam był ten motyw, że ona nie może oddychać. Ja się nie dziwię, to musiało naprawdę potężnie. Ale wtedy zniszczyło się też dzieciństwo Darii z kanału A może Mangę Shoujo. Tak, dokładnie, tak. Także pozdrawiamy Darię. Daria lubi o tym wspominać, zgadza Tak. się. Albo jeszcze jest kolejny motyw Ecchi, który mnie wkurza. Tylko sobie zapomniałam. Czekaj, o czymś mówiliśmy przed chwilą. Aha, że na przykład protaszka się przebiera i wchodzi protak. I oczywiście musi być, wiesz, dostać plaskacza i że jesteś zboczeńcem, tylko Ale to że. nie tylko w Ecchi, bo ja na przykład pamiętam dokładnie taką scenę, pamiętam przykład za Kamega Kill. No też. No, Ale wiesz, to jak. działa też w drugą stronę, że na przykład jeżeli facet się przebiera i laska wejdzie do pokoju, to też dostaje plaskacza i ona go nazywa, wiesz, zboczeńcem, nie wiem, może to ona A, w drugą weszła. stronę, Też okej. tak Okay, no. działa. Faktycznie, tak. Nie, no mi się akurat przypomniała scena z tym, z Akame. Akurat pamiętam, akurat, nie wiem czemu, tak mi wyryła się w pamięci. Ogólnie w milionach właśnie wszystkich takich ecchi podobnych to występuje taka scena. Że na przykład wchodzi A, nagle to do chyba praktycznie we przebieranie wszystkim. pomyli, no. Po prostu chyba Japończycy mają problem z tym, bo to chyba nie wiem, czy jest jakakolwiek taka seria z takich trochę luźniejszych, powiedzmy, która czegoś takiego nie ma. Bo ja tam rozumiem, że są jakieś, nie wiem, seineny czy coś, które Ale w jakby Fairy nie mają Tailu też miejsca. jest milion takich scen. Nie, no to w Fairy Tailu przecież są sceny, gdzie Lucy nagle się okazuje, że ona jest w wannie z Natsu, tak? I ona się tam nie No, widni no. skapła, kiedy, tak? Jest to, że jest w ogóle inny poziom czegoś takiego. I bardziej chodzi o tą scenę konkretnie do wchodzenia do przebieralni. Ale ja na przykład lubię z tych takich ecchi tytułów, to akurat jest coś, co lubię ze schematów. Jest motyw, jak Protag musi, nie wiem dlaczego, ale nagle musi wejść do tej przebieralni tej kobiecej, bo po prostu coś się wydarzyło, nie wiem, telefon mu spadł, na przykład w Prison School był ten motyw, że telefon mu wpadł, czy coś innego, on po prostu musi wejść i nagle się okazuje, że dziewczyny wracają. I Tak, on i się musi się chowa w tej, on się schować. chowa w, tak, i on się chowa w tej, w szafce. Wiesz, to jest też tak oklepany schemat, że to aż męczące jest. Ale przeważnie mi to bawi, bo pamiętam właśnie chyba z jednej mangi, cały czas mi tak w głowie zostaje jeden, gdzie laska otwiera, tam jest typ, z jej majtkami na głowie i mówi, że nic tu nie widziałaś. Tak, jakieś, nie wiem, strasznie mi to bawi, ale no. To w tym Nozokiana Podejrzane Sekrety też była taka scena, tylko że oni byli tam dwójka akurat w szafie, bo ich znajomi postanowili akurat w tym czasie się Oczywiście, że kochać, pamiętam. no. Ale dobra, bo Zokiana to też jest inny poziom, bo tam też No chodzi tak, no to głównie jest o soft. ten, tam chodzi cały czas o ten, o patrzenie przez różnego rodzaju otwory. Jak to źle nie No zabrzmi, tak? właśnie. Znaczy, no ten tytuł akurat bardzo lubię. To jest Ja też. swojego czasu, bo moja jedna z ulubionych bank, także nie wiem, jak jest teraz, ale tak. No ale to czytałem lata temu, więc to No, ja też inna czytam na sprawa. bieżąco. Trochę zazdroszczę, tak? Ale pierwszy raz czytasz? Tak, pierwszy raz. Trochę zazdroszczę tego pierwszy raz przeczytania tego tytułu, bo jest. No. I najbardziej mi się chyba w tym tytule podoba, że ta końcówka jest taka nieoczywista, jak dla mnie. I
pewnych momentach też są takie przewroty, takie, które są nieoczywiste dla mnie. Zwłaszcza jak na tytuł, który jest soft, jakby nie patrzeć. No. Ale główna bohaterka jest tak, dla mnie, według mnie, jest tak piękna, tak, wiesz, erotyczna w pozytywnym sensie, że to jest coś cudownego. Ta Emiru. No tak. Tak, tak, tak. Ale pamiętam, że jakoś mi chyba któraś bardziej podeszła, jeżeli chodzi o te postacie. Ja musiałbym teraz sprawdzić, która. Tylko nie wiem, że Madoka, bo ona jest taka... A, czekaj, musiałbym sprawdzić. Bo Madoka to była ta jego pierwsza, tak? Nie, ta druga dziewczyna. A to może. Bo pierwsza to była ta, co wiadomo, co zrobiła. Tak, tak, tak. Ja przy jej nie lubiłem ogólnie. Od razu wiedziałam, że coś z nią będzie nie tak. No, ona w sumie tak się trochę zachowywała, jakby miało być coś nie tak, więc no tutaj nie ma się co dziwić, ale... Chociaż Madoka zyskała w moich oczach po ostatnim tomiku, co... To może za duży spoiler, ale co wparowała do pokoju Emiru. Możliwe. Wiesz co, chyba Madoka w takim wypadku, ale muszę sobie po prostu dokładnie sprawdzić. Bo ona na początku była taką lepiedą straszną, a potem się zmieniła. Znaczy, no ogólnie dla mnie też ten development postaci też jest całkiem spory, o dziwo, jak na taki tytuł. Bo nie wiem, ja naprawdę przyznam szczerze, że zaczynając ten tytuł spodziewałem się czegoś innego. Jakby, możliwe, że sięgałem go z innymi myślami w głowie, niż gdy potem go czytałem i się okazało, że momentami tam jest jakaś drama i jakieś inne rzeczy. Także, a nie mogę, kurczę, znaleźć. Dobra, to nieważne. Która to była postać. Pamiętam, że momentami główna protaszka mnie denerwowała. No, ona ma takie swoje dzikie akcje, ale jeżeli chodzi o wygląd, to jest dla mnie najładniejsza z tych wszystkich. Okej, ale teraz zeszliśmy chyba trochę ze schematów. No i to jest polecajka, czytajcie Podejrzane Sekrety. Tak, zgadza się. Nikt nam za to nie zapłacił, a tak. Powinien. Dobrze, to przechodzimy do mojego drugiego punktu. Chyba, że coś jeszcze mamy o Echi. Nie wiem, no Echi samo w sobie jest tak oklepane, że nie wiem, że, czy coś jakoś bardzo ma swojego takiego. To przechodzimy do komedii romantycznych. To się zazębia często, jeżeli chodzi o komedię romantyczną Echi, więc to też jest bardzo bliskie. Bo zawsze w takich, ogólnie właśnie w komediach romantycznych zawsze jest taki motyw, że masz odcinek na plaży, odcinek z festiwalem, gdzie koniecznie muszą być fajerwerki i odcinek właśnie z gorączką, o którym mówiliśmy i przeważnie jest też przerwane wyznanie miłosne. No, ja na przykład tutaj muszę troszeczkę obronić to, bo faktycznie są te sytuacje, ale jakoś dla mnie ten motyw tego festiwalu jakoś wydaje mi się za bardzo kulturowo po prostu ważny. Dlatego on po prostu jest. Mm-hmm. Że to tak kulturowo musi być. Po prostu. Ale wiesz, że właśnie, że muszą być te odcinki, no. Że nie może być bez tego. Znaczy, ja nie mówię, że to jest złe, bo to jest spoko. Na przykład podoba mi się bardzo motyw festiwalu. Boże, galki z Hokkaido są mega urocze. Tylko, że to jest tylko w formie mangi, ale tam naprawdę było bardzo fajne i fajny był tam plot twist podczas tego wydarzenia. I jeszcze bardzo fajny mi się podobał festiwal w Project Cosplay. Gdzie tam też... O, chyba do festiwalu nie doszedłem w takim projekcie cosplay. Ostatnie odcinki anime, nie wiem czy obejrzałeś sama. A, to nie. Ja bardziej byłem za czytaniem mangi. W sumie ogólnie większość przypadków to czytam bardziej niż oglądam, więc... Ale wiesz, jaki odcinek na plaży mnie najbardziej rozwalił? W Bleachu. Nie spodziewałam się. Był w Bleachu odcinek na plaży? Był. Był to filler. A, okej, okay, filler. Mogłem nie pamiętać po prostu. Znaczy nie, oglądałem akurat anime w Bleachu, oglądałem całe, także... Tutaj jestem trochę zaskoczony. A ja na przykład bardzo lubię odcinek na plaży to mogłaś ty nie oglądać akurat, w Hajime no Ippo. Nie oglądałam. Bo tam jest motyw, że to wszystko zostaje tak mimo wszystko wykorzystane do treningów, także... A, to okej. Okay. Bo wiesz... Tak, więc to też wydaje się, że to będzie po prostu kolejny odcinek na plaży, typu wiesz, taki jak wszystkie, a potem jest takie... No, nawet ciekawe z tego wybrnęli.
bo wiesz, skoro jest odcinek na plaży, no to trzeba na początku zrobić odcinek, gdzie idzie się do sklepu, kupuje bikini i ten chłopak, on się czerwieni, bo on wchodzi do sklepu z bikini i o Boże, albo koleżanki wybierają dziewczynie takie stroje w bikini, gdzie ona w życiu by sama takiego nie wybrała odważnego, no a potem oczywiście idą na plażę, trzeba pokazać dzięki i zaczekać na komplement, no powiedz jej, że wygląda ładnie w tym stroju, że jej pasuje. I zauważyłeś, no, że przeważnie protaszki nie potrafią pływać i protag je uczy? Okej, okay, powiem ci, że tego razu nie zwróciłem nigdy uwagi. No, często tak jest. Czekaj, faktycznie, jakby coś mi świta, że już widziałem już taką scenę. Tak, ja widziałam już parę razy właśnie, że on ją bierze gdzieś tam na kole, ją uczy czy coś, potem się przewracają. Albo dwie na przykład go kochają, ta jedna nie potrafi pływać, siedzi, on do niej podchodzi i potem bierze ją uczy. No, obie go kochają, ale jeden nie potrafi pływać. O, to przegrana sprawa. To już po sprawie. Wybraliśmy, która będzie ostatecznie. Kurczę, wiesz co, faktycznie coś mi się... Tu mi się akurat kojarzy tylko, bo może za rzadko jednak czytam te... Ja nie pamiętam danego tytułu, ale wiem, że to widziałam parę razy, na pewno. Na 100% to było w Toradorze. Na 100% to było w Toradorze. Że ją uczył pływać. Tak, znaczy może nie tyle uczył pływać, co ona zaczęła się topić i on ją uratował, więc... To na 100%. I tam też było to przecież z tym, że ona była totalną deską, więc ona sobie wypchała... O, to też jest schemat, że często sobie wypychają... Stoniki. To też dokładnie. Kurczę, ale w czym jeszcze? Była w Toradorze to na 100%, ale w czymś jeszcze tak też kojarzę, że było. No, to też jest taki... Ale to nie jest aż taki, chyba mi się wydaje, jak schemat, jak na przykład z schodzeniem komuś do przebieralni. To jest zdecydowanie nie częściej. A na przykład ciebie nie wkurza to, że co chwilę są przerywane wyznania miłości? Znaczy, ogólnie chyba mają problemy z tym wyznawaniem miłości, więc... Nie wiem, czy oglądałeś, wyszło takie anime jakiś czas temu, że największym antagonistą była ławka. Tak, to był super tytuł, tak, to była świetna komedia. Z każdą laską, z którą siedział na ławce, on coś do niej myślał, że wyzna miłość, ona mówi, w sumie to jestem zakochana w kimś innym. Tak, tak, tam ona był przez chwilę, był chyba jako znajomy nawet, też myślał, że mu wyzna miłość. Tak, to był świetny tytuł, tak. O Boże. Nie obejrzałem go co prawda całego, ale pamiętam, że jak wychodził w sezonie, to tam te kilka odcinków wtedy, co były, tam nie wiem, z 5 czy 6 odcinków, wtedy pamiętam, że obejrzałem i tak, to było mocna, dobra komedyjka. Tak. Ale właśnie nie pamiętam, jak to się nazywało akurat. Też nie pamiętam, ale była ta dziewczyna, co lubiła takie kwiaty, co wyglądały jak trupie czaszki. Tak. No, ta stalkerka. Tak. Potem końcówka jest totalnie dziwna, więc... A, to akurat nie wiem. Początek był fajny, ale potem to już się zrobiła taka plątanina, czy tragedia. No ale często tak jest, że na przykład siedzą razem, chcą wyznać sobie miłość i nagle ktoś wchodzi do pokoju i przerywa. Na przykład w Horimi jest coś takiego, że ojciec nagle wparaduje i... To znaczy, no, ale to też jest ogólnie w przypadku wielu rzeczy, nawet nie chodzi czasami o wyznanie miłości, takie, nie wiem, zbliżenie, złapanie się za ręce, czy tak, pocałunek, to już za dużo nawet, to już jest ten. Ale to nawet chyba jest problemem nie tylko japońskich tytułów, ale też zagranicznych seriali, czy zagranicznych, chodzi mi o kino, amerykańskich seriali, czy coś w tym stylu. To też jest strasznie takie oklepane, że ktoś chce coś powiedzieć i nagle ktoś wchodzi, albo ktoś im nagle zagaduje, takie... Coś się dzieje i nagle nie mogą dokończyć rozmowy. Tak. I przechodzi wtedy, wiesz do czego? Do nieporozumień, znaczy... które można wyjaśnić w sekundę, ale główni bohaterowie z sobą nie rozmawiają. I tutaj jest przykład ode mnie 3D Kanojo. To jest najgorsze chyba anime, jakie widziałam. To jest w top, moim top 5 najgorszych anime. Nie wiem, czy widziałeś 3D Kanojo. To jest o nerdzie, który nagle zyskuje na najseksowniejszą laskę w szkole, ale ze sobą nie potrafią rozmawiać. Ich dialogi wyglądają tak, jakby osoba, która pisała tą mangę, czy tam scenariusz, a nieraz nie rozmawiała z innym człowiekiem. I na przykład są takie akcje, że jakaś inna dziewczynka zakochała się w głównym protagu, bo był dla niej miły i jej powiedział cześć. A ta jego dziewczyna przychodzi i mu daje z liścia, że to jest jego wina.
I się na niego focha i ucieka z tego i potem ją szukają po lesie, bo tamta się zakochała, bo on jest miły. Ogólnie to jest... Brzmi zbyt mocno jak dla nie, mnie. Nie, to jest tak beznadziejne. I tam każdy jest zakochany w kimś, kto kocha kogoś innego. To jest po prostu masakra. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek nieporozumienia, to jest faktycznie to jest tak denerwujące. Tam wystarczyłoby po prostu powiedzieć czasami nawet jedno zdanie i można było wszystko wyjaśnić. Tak, albo o tym, co ci pisałam, że podchodzi jakaś osoba do drzwi, słyszy, że dwie osoby o niej rozmawiają i na przykład jest, no coś tam, czy lubisz Monikę? On mówi, że nie i Monika ucieka. On, nie, kocham ją, dalsza część, ale ona nie zostaje, bo tak, to tak, po tak. co? Czyli powiem się, że dałaś strasznie taką skrajną sytuację, ale tak, to jest dobry przykład. Ale często tak jest właśnie, że ktoś słyszy coś tam, przeczyta coś tam, nie przeczyta do końca, nie zostanie i od razu wiesz. Tak, albo jak wejdzie na przykład do jakiegoś pomieszczenia, a ta dwójka, nie wiem, blisko siebie siedzi. Tak. Albo są nachyleni, albo coś w tym stylu i nagle, o Boże, on mnie zdradza, albo o Boże, on jednak kocha ją, a nie mnie. Tak, tak, padła jej rzęsa do oka, chce jej pomóc. O nie, chcą się pocałować, co zrobić? Tak. Tak, dokładnie, więc to jest mega, mega męczące. I tak, nieporozumienie to chyba jest rzecz, o której najbardziej nienawidzę, oprócz jeszcze jednej, którą zaraz wspomnimy zapewne, ale strasznie nienawidzę tych nieporozumień, bo to jest tak głupie. Ja wiem, że... Ale to jest ten problem, że to faktycznie w prawdziwym świecie też istnieje. Tak. Że to nie jest wymyślone przez animację, a szkoda, bo ludzie po prostu czasami nie potrafią powiedzieć do siebie dwóch rzeczy, tylko robią jakieś dramy niepotrzebne, ale to już... Ja ci zaraz powiem z prawdziwego życia. Była sytuacja taka, że weszłam do pizzerii z moim chłopakiem i siedziała tam moja koleżanka z jej chłopakiem i ona powiedziała mi cześć, i odpowiedziałam cześć i ona tego nie usłyszała i napisała do innej koleżanki, że ja się na nim obraziłam, bo nie odpowiedziała mi cześć. I była drama. Więc tak, takie są też nieporozumienia. No, nie uważam, że to można by było zekranizować jako anime. Tak, wiesz? Dokładnie. I jeszcze, wiesz, zamiast do mnie napisać i ona jeszcze powiedziała, że potem słyszała, że my się śmiejemy i że na pewno z niej. Tak. Więc no tak, wierzę, że mogą być takie sytuacje w prawdziwym życiu. No właśnie. O Boże. Przechodzimy do następnego mojego punktu, czy chcesz coś innego? Nie, możemy lecieć dalej, bo tutaj nie, dla mnie nieporozumienie to jest zbyt straszne, zbyt duża trauma, wiesz, jakby to cały czas boli. To niestety. Jakby niektóre mangi mogłyby się kończyć po jednym tomie tak naprawdę. Tak, ale wiesz, potem te osoby widzą siebie po dwóch stronach korytarzu i ta jedna chce podejść, bo ona nie wie, że tamta ma jakiś problem, a tamta ucieka. O Boże, Tanaka-kun mnie nienawidzi. O Boże. Tak, albo w innej, troszeczkę inaczej, że ta chce podejść, bo myśli, że wszystko jest okej, okay, tak? Tak, no właśnie, a nagle tamta osoba ucieka. No tak. Tragedia, no ale to jest cały czas, nieważne jaki znaczy, jest bo rodzaj anime. To, co mówisz, to jest dość mocno przerysowane, jakby nie patrzeć takie rzeczy typu, że właśnie ktoś usłyszał tylko, nie wiem, część, gdzie to było dosłownie skrajna skrajność. Czyli ale nie, zdarzy tutaj... się, parę razy to widziałam, więc... No tak, ale chodzi mi, że to ciągle jest, bo czasami potrafią się takie małe rzeczy, nie? Tam jakieś właśnie związane z nawet z zwykłą przyjaźnią, nawet nie musi być o miłości, nie? I już tam ludzie potrafią szaleć. Bo ktoś tam jest zazdrosny o to, że ktoś kogoś stawia wyżej jako przyjaciela i już są wielkie problemy. Tak, albo na przykład, że dwie osoby umawiają się, że gdzieś pójdą, trzecia widzi tam SMS-y albo słyszy ich rozmowę i nagle jest, o Boże, oni chcą być moimi przyjaciółmi, a oni się po prostu mówili, żeby kupić jej prezent na urodziny. O tak, to też jest zaklepane, no. No i tamta osoba zaczyna je śledzić, czy coś takiego, nie? To też jest takie tragiczne. Bardzo tragiczne. Następny punkt, który u mnie jest, to protak, wokół którego jest wianuszek dziewczyn, które go kochają, ale on jest głupi i ślepy i tego nie widzi, albo po prostu uczepił się tej jednej, która akurat go ma gdzieś i twierdzi, że nikt go nie kocha. Już wiem, dlaczego wypisałaś ten tytuł. Który? Drugi. A, no. Ale powiedz mi, czy tak nie jest?
tutaj będzie znaczy, trudno, ja te, powiem, że... Ja tego tytułu nie, szczerze powiedziawszy, za dużo nie wytrzymałem. Ja oglądam drugi sezon, ja jestem masochistką. Mój, nie wiem, poziom cringe'u, czy tam bardziej cringe-o-metr wypierdolił poza skalę i nie byłem w stanie. Więc... Ale rozumiem masakra. Cię, ja też. Masakra. A najgorsze jest to, że tam jest taka jedna fajna dziewczynka. Ta taka nieśmiała? Nie, nieśmiała. Czy chodzi się o... Krótkie, ciemne włosy? Czarne? Tak. Boże. Nie pamiętam imienia, ale wiem, o którą chodzi. Riku? Chyba tak. Riko. I ona jest tak przyjemna postać, ona tak się stara i w ogóle... I nie... Jakby ktoś nie wiedział, to rozmawiamy o Kanojo Okarishimasu, czyli dziewczyna do wynajęcia. Tak. Ale wiesz, czego ja nie rozumiem? Że on chciał dziewczynę i chciał robić te rzeczy z dziewczyną. I dostał dziewczynę, ale nie chce z nią robić tych rzeczy. Tak. I ja tego tak nie ogarniam. O co ci chodzi, kolesiu? No bo on nie chce z tą, to chce z inną, nie rozumiesz? No ale na początku on nie chciał z Mizuharą, tylko jemu ogólnie było potrzebna dziewczyna. Tak. Więc to jest tragedia. Tak, dlatego ty bardziej tytuł jest dla mnie po prostu durny, bo już nawet nie chodzi o to, że on jest... Protag jest takim debilem. To jest tragedia. W ogóle spoiler, uwaga, spoiler duży. W późniejszych chapterach, bo się dowiedziałam, będzie scena, gdzie będzie wyobrażał sobie Mizuharę z jakimś kolesiem, że się kochają i będzie do tego walił konia, bo jednak go to podnieca, nie? Więc jak ja to przeczytałam... Mogłaś mi to trochę oszczędzić, ale już niech będzie, jakby już jakoś będę z tym żył. Wybacz, ale no... No kurde... To nie jest normalne, że wyobrażasz sobie dziewczynę swoją ukochaną, że będzie to robiła z kimś innym i zaczynasz takie rzeczy robić. No to nie jest normalne. No to jest to dziwne troszeczkę, ale wiesz, jakby są różne fetysze, jakby nie można też przejmować fetyszy, no. Może on po prostu lubi patrzeć, no. Ale on jest cały czas takim... Niezadowolony. Szkoda słów, nie? Po prostu to jest tak... Ona się nazywa Ruka. Ruka. Wiedziałam, że coś na R. No. Ale ona tak się stara, ona go tak kocha. Tak, dokładnie. To jest przykre. Zmierzchu jest przykre, jeżeli widzę jakikolwiek tam... Czasami mi się zdarzy na Instagramie gdzieś trafić na jakieś kadry. Tam są jakieś kadry albo jakieś sceny z tego z anime. Tak patrz, jakie to jest smutne. Ona tak... Ale ona go nawet tak kocha, że się zgadza na to, żeby on się spotykał z Mizuharą. To już przesadzam. To jest ten. I w ogóle w drugim sezonie był odcinek, gdzie ona u niego spała. No to chyba widziałem nawet ten, widziałem chyba nawet kadry. Że ona wzięła ze sobą zabezpieczenie, prawda? Tak. Tak, na wszelki wypadek. No i mu gotowała obiad samych afrodyzjaków. Straszne. Okropne. No, to jest smutna historia, ale właśnie ja mam problem z tym tytułem, bo nie wiem, ten protagonista jest, nie wiem, jak w jakikolwiek sposób można go lubić, ale to jest ciekawe, bo jak ten tytuł wychodził, to ja pamiętam, że było bardzo dużo osób, które broniło tego protaga. No, myślę, że przestały po pewnym czasie, bo on się w ogóle nie uczy i nie popełnia, i popełnia cały czas same błędy, nie? No cóż, na to już nic nie poradzimy, ale no... Przecież nie wiem w sumie, czy już dalej ludzie stracili zainteresowanie bronieniem go, bo wydaje mi się, że gdzieś ostatnio w przypadku właśnie drugiego sezonu coś było, ale nie będę próbuję teraz... Próbuję się bronić, ale i tak jego myśli, wiesz. A odnośnie tych tytułów, gdzie mamy jednego chłopca, wiele dziewczynek i są dziwne rzeczy, to na przykład ja mam trochę problem z pięcioreczkami. A bo czytam manga. Z jednej strony ja przeczytałem mangę praktycznie w jeden czy dwa dni całą, tak mi siadła. Z drugiej strony nie podoba mi się zakończenie, które dziewczynka została tą ostatnią. Nie mów. Nie będę mówił, bo ja domyślam się, że jakby nikt nie chciałby mieć spoilera w ten, ale nie podobało mi się na pewno to, jak on długo nie ogarniał, że te dziewczynki są nim zainteresowane.
No, to przeważnie tak jest. A w kamperze jak było? Nie wiem, czy oglądać kampera. Nie, kampera nie No widziałem. to tam wszystkie laski na niego lecą, ślinią się, całują go. On dalej nic, bo on za tą swoją ukochaną Sakura chyba i było. No dobra, ale ty tutaj masz sytuację, gdzie on jest dalej za jakąś laską, że on jest zaślepiony miłością do innej, prawda? No. A tutaj w Pięcioraczkach mamy tak, że on po prostu totalnie jest praktycznie aseksualny. No tak, on nie wie nic. On jest po prostu tak, pff, ja nie widzę problemu, nie ma, kobiety mnie nie interesują, tak? No ale wiesz, może mieć takie podejście, nie? Nie, no oczywiście, że można, tylko chodzi mi o to, że to jest, bo gdyby on powiedział wprost, że sorry dziewczyny, nie jestem zainteresowany, bo dziewczyny mnie nie interesują, chłopcy też mnie nie interesują, nikt mnie nie interesuje, to wtedy spoko. A tu jest takie, że on tam jakby niby widzi, niby na przykład się, jak tam jest scena chyba w pierwszym sezonie, jak po kąpieli wychodzi, która się chyba Yotsuba wychodzi po kąpieli. I on się przecież zawstydził i wszystko, więc jakby jakieś emocje ma, więc to nie jest tak, że go po prostu totalnie nie rusza. No. Ale z drugiej strony one mnie lubią? Nie, niemożliwe. Czy Nie wierzę. teraz kończył się ten tom, który ja czytam na Wyznaniu Miłości, więc zobaczymy, jak będzie dalej, bo ja nie wiem, ja nie oglądałam anime. Który tom? Może nie będę pytał, kto wyznał miłość, Boże, ale. nie mam soczewek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siódmy. Siódmy. To już blisko końca, bo chyba 12 wszystkich, tak? 12 albo 13. No, to jest blisko. I właśnie mam trochę też problem z końcówką, bo tam jest taki moment, że on się bardzo długo zastanawia. Ale też były petycje straszne, że nie tą wybrali, Ja co się nie ludzie dziwię, chcieli. ja podpisałbym się pod tą petycją, szczerze. Nie wiem, Ja ogólnie jestem team Miku. Ja Team nic nie Miku. zmówić, bo jak odpowiem, co ja myślę o Miku, to wtedy byś wiedziała, czy ona była wybrana, czy nie. Wiesz, o Nic, co mi chodzi, nie więc ja się mów. nie odezwę. Ale chodzi mi, że postać, która została wybrana, moim zdaniem była u mnie na ostatnim miejscu. Wszystkich pięciu. Z pięciu po kolei ona była na ostatnim. Ja to potem ci powiem, żeby się nie narazić słuchaczom, które dziewczynki najmniej lubię. Okej. To ci potem Tak, bo to powiem. też jest niebezpieczne, No zgadza się. Dlatego ja właśnie. wolę w ogóle nic nie mówić, także to wiesz. Wszystkie są super. No. Ale ja ogólnie uwielbiam Miku. Jest tak przekochana, tylko kurde, mogłaby nie odpuszczać w paru sytuacjach, tylko walczyć o swoje. No nic. Ale podobnie jest też High School DxD, no tylko że. No to jest ecchi, takie chamskie, więc wiesz, No, w trochę inna sumie sprawa. też ma okazję na przykład Akane chyba. Mówi mu, czy chce z nią to zrobić i wszystko, a on wtedy stwierdza, że nie, bo Rias w sumie kocha mnie. No tak, ale tu znowu mamy sytuację, gdzie on po prostu jest zaślepiony miłością do jednej, więc to też jest jakiś sposób, taka trochę gloryfikacja takiej jednej prawdziwej miłości, nie? Więc to można Ale jakoś też tam jak ma zrozumieć. szansę coś z nią zrobić, to on też tego nie robi, bo się zastanawia pół godziny. A to już jest inny problem, to jest problem postaci, no i tyle, no nic nie poradzę. Albo mnie też wkurza coś takiego, że na przykład jak jest właśnie parę dziewczynek, jak jest harem, to tak inne postacie próbują na chama wcisnąć protagonistą jedną dziewczynkę. A na przykład on woli inną, na przykład jest Hoshizora e Kakaru Hashi, bo tam też jest, że taka dziewczynka, że oni się tam poznali, jak byli mali, i ona cały czas jest w nim zakochana. I inni jakby na chama ich próbują spiknąć, kiedy on w ogóle nie chce, dla niego to jest koleżanka i tyle. I to też mnie tak denerwuje. A przypomniała mi się jedna seria do naszego wcześniejszego, co mówiliśmy o nieporozumieniach albo niedogadywaniu się. To przecież Kaguya jest idealnym przykładem. Nie Zresztą mogłoby się oglądałam. skończyć. A nie ona się Kagui. Nie oglądałam Kaguyi. Okej, okay. No dla mnie to po prostu mogłoby się skończyć w pierwszym odcinku, gdyby po prostu ze sobą porozmawiali. Znaczy wiem, o co chodzi, że No. duma im nie pozwala wyznać Tak, miłość. dokładnie. A z drugiej strony kochają się nad życie, tak? No. To jest tak durne, że o. Dlatego na przykład też tego tytułu nie trawię i ja nie rozumiem tego hype'u na ten tytuł Właśnie całkowicie. skagują jest tak, że albo się kocha, albo się nienawidzi. No, to ja myślę, że jestem po tej drugiej stronie. Ja zaczęłam oglądać pierwszy odcinek z mężem, ale powiedział, że jest nudne, żebym wyłączyła i jakoś tak No to nie wróciłam do tego sama. obejrzałem może nawet dwa odcinki, także ja już w ogóle poszalałem. Oj. Mi
Mi się tylko podobał Panic Daddy, Daddy. Nie, nie, openingi bardzo fajne. Czy opening ending też bardzo fajny, więc. O tak. I chyba też tam w którymś sezonie, teraz trzeci był chyba teraz sezon, nie? To chyba w tym sezonie też jest bardzo fajny opening, z tego co pamiętam. Już trzeci sezon jest tak mi zaspoilerowany przez wszystkie strony na Facebooku, Instagramie i w ogóle, że. No mi na szczęście nikt nie spoiluje, bo to mnie nie interesuje. Tak przeważnie w sumie jest, jeżeli coś ci nie interesuje, to ci się to nie pojawia i wtedy jest trochę przyjemniej, ale z drugiej strony pojawiają się rzeczy, które ci interesują i wtedy jest nieprzyjemnie. No na przykład, co jest zupełnie odbiegamy od tematu, ale na przykład jak wychodził Yuri on Ice, to ja nie mogłam poczekać dzień i nie obejrzeć nowego odcinka. Musiałam, bo wszędzie tak lecieli ze spoilerami, że się nie dało. A tu u mnie nikt w towarzystwie nie mówił za temat Yuri on Ice. Chyba ktoś tylko wspominał, że jest fajny opening. No, opening jest super. Nie wiem, ja w ogóle? Zabawne, powiem może taką anegdotkę bardzo ciekawą odnośnie Yuri on Ice i ReZero. No. Bo to był ten czas, gdzie to wychodziło, nie wiem czy to wychodziło bardzo blisko, ale to jakoś bardzo blisko było tak, że ja to oglądałem. I było tak, że ja z dziewczyną oglądaliśmy ReZero, męczyliśmy się straszliwie, bo to nie tak, że tylko ja nie lubię tego tytułu, tylko inne osoby też. Oglądaliśmy, męczyliśmy się potwornie, obejrzeliśmy to chyba w, nie wiem, w przeciągu tam tydzień czy więcej czasu, na 25 odcinków, to jest naprawdę długo, jak coś ci się podoba. A potem odpaliliśmy Yuri on Ice i obejrzeliśmy to chyba w jeden dzień, czy w półtora. I jakby... O wiele lepiej bawiłem się oglądając, jak mężczyźni jeżdżą po tafli lodu, a potem robią inne rzeczy w innych miejscach, na przykład przed kościołem w Barcelonie, niż to cholerne ReZero. W ogóle jak na początku odpaliłam pierwszy odcinek Yuri on Ice i słyszałam opening, to stwierdziłam, że to jest po angielsku i szukałam Yuri on Ice po japońsku i cały czas, wiesz, opening po angielsku, myślałam, że to jest... No bo pierwszy raz słyszałam po angielsku, żeby był opening w anime. A to nie wiem, czy mi się zdarzyło. W Berserku chyba jest po angielsku. A nie wiem. Ten z 96 roku chyba to był, czy 86, to już nie pamiętam. To sobie sprawdzę. No tak, ale właśnie o to mi chodzi na przykład w przypadku ReZero, dlaczego ja go tak nie lubię, że już co inne mi bardziej wchodzi, ale opening do no, Yuri jest zajebisty, więc... I świetnie. Bardzo fajnie zrobił Kazu po polsku wersję. A, to nie super. I w ogóle jak Kazu zrobił z Given tą piosenkę, którą śpiewa. Protek, było przepiękne, płakałam. Dobra. Lecimy do kolejnego, coś co mnie wkurza. Mianowicie osobom, którym ktoś wyznaje miłość, ale one dalej twierdzą, że to dlatego, że kocha je jako przyjaciel. Że on nie miał tego na myśli. A czy tego nie możemy trochę do nieporozumień do wcisnąć? Też, natomiast wiesz, Jezus Bakarina, to jest odrodzona w innym świecie. Odrodzona w innym świecie jako czarny charakter, gdzie wszystkie ścieżki prowadzą do złego zakończenia. To okej, okay. Pierwszy sezon uwielbiam, na 10 oceniłam, bo tak się uśmiałam, tak mi się podobał. Ja się trochę pod końcem nudzić, jak nie dokończyłem go w końcu, bo pamiętam, że w pewnym momencie zacząłem się troszeczkę męczyć tym. Bo jak pierwsze, nie wiem, z 5 odcinków był super dla mnie, i ja po prostu no, umierałem ze śmiechu i jakby z tego, jak to wszystko jest połączone i wyważone i wszystko. Tak pamiętam, że w pewnym momencie zaczęło mnie to już po prostu trochę drażnić, bo tam dosłownie nie wiem, czy była jakakolwiek postać, która nie była zainteresowana. Nawet kobiety są, więc. Tak, o to mi chodzi, że tam już po prostu dosłownie wszyscy byli zainteresowani. Nawet niektórzy byli tak zainteresowani, że cieszyli się, że ta osoba inna znalazła szczęście z tą osobą, więc chodzi mi z tego brata ja i siostry, nie? Ja wiem, no. Ale w drugim sezonie stwierdził, że będzie walczył. O proszę. No, bo kolejny tylko. Bo jego, kolejny. Bo jego ojciec też odbił komuś innemu narzeczoną i on że też tak zrobi. Okay. Ale ogólnie Bakarina, drugi sezon tak mnie wkurzył, przesuwałam, po prostu nie dało się rady obejrzeć. Okej, okay, ktoś cię pocałuje w usta i mówi kocham cię, a ty stwierdzisz nie, jako przyjaciółkę. Chcę być twoim mężem, kocham cię. Nie, na pewno nie.
Ja pierdolę, sorry. Z robakiem motyw. Ktoś ją pocałował? O Jezus, usiadł mi tutaj robak. Robak mi ugryzł. Czemu mam malinkę? Musiał mi ugryźć robak. I ten motyw był dwa razy albo trzy przez drugi sezon. I ile można? To mi tak wkurza. Ona jest tak tempa. Ja przy drugim sezonie dopiero ogarnam, jak ona jest tempa. No, powiem ci szczerze, że... Znaczy, bo ona tam z początku przynajmniej to miała jakikolwiek sens, że ona sobie to tłumaczyła, bo rozumiała, że jest to postacią tym antagonistą, prawda? Tak. Więc jakby nie brała w ogóle pod uwagę opcji, że opcje romansowe wyjdą poza schemat rozgrywki. Ale no kurde, po takim czasie mogłaby już trochę ogarnąć. Czy ona jest takim idealnym przykładem protaga męskiego, który nie ogarnia, że wszyscy są zainteresowani nim. Jak to? Co się dzieje? Nie rozumiem. Dwie osoby się o nią kłócą. Ona, o jacy oni są dobrymi przyjaciółmi, znaleźli wspólny język. Tak, oni, tak, no, tak, oni tak, się tak. kłócą, bo Karina będzie moja. Nie, bo jest moją narzeczoną, co ja ci ją odbiję. Ona, o jacy, co oni są zgrani. No proszę, Jezu, nie. Drugi sezon to jest porażka i ten motyw z robakami, no. Koleś ją rzuca na łóżko, całuje ją. Ona, o Jezus, mam malinkę, a nie, to robak mnie ugryzł. Nie mogę. Wiem, czy da się to źle zrozumieć, czy inaczej zrozumieć, tak szczerze powiedziawszy. To jest tragedia. Tragedia. I z dziesiątki chyba, nie wiem, na piątkę oceniam, czy szóstkę, już nie pamiętam, drugi sezon. Ale... No, to mocny spadek faktycznie. Ale tak przesuwałam odcinki i nie dało się tego wytrzymać. I to wiesz, to nie jest w takiej sytuacji, że raz ją pocałował, tylko... Jezus, Yujio? Ten główny? Nie pamiętam, co ją całuje parę razy, nie? Mówi, że cię kocham, że będziesz moją żoną, wszystko jesteśmy zaręczeni. Ona dalej nie No ale ogarnia. To dlatego, że on, wiesz, bo ona myśli, że on to robi tylko pod publiczkę. Ale... Przysłów zaręczeni, więc to jest pod publiczkę, to nie jest prawda. No nie można się ogarnąć po takim nie, czasie. To nie jest prawda, nie, to wszystko to jest oszustwo. On to robi, że on potem mnie zostawi i wyśle na jakieś te... Bo chyba był ten motyw, gdzie ona tam pamiętała jedną ścieżkę, tak, gdzie on tak. ją wysyła chyba za jakąś za granicę, jako jakiegoś tam biedaka czy coś. No, na wygnanie. Albo ją no. zabija. No, to nie wiem w sumie, które lepsze, no. W ogóle mnie to śmieszy, że ona trafiała do tej szkoły magii, a jedyną rzecz, co potrafi wytworzyć, to jest grudka ziemi, która z niej wystaje. No, wiesz... Znaczy, fabuła by nie poszła do przodu. No. Ja w ogóle teraz czytam light novelkę po angielsku. Crossdressing Villainess Cecilia Silf. I to jest tak podobne do Bakariny, że też mi zaczyna powoli irytować, ale... Wytrzam. To co, kolejny motyw? No, nawet można w sumie tak przejść, jakby nie powiem szczerze, że tak w miarę sprawnie do następnego, bo to też jest takie... odnośnie przyjaciół, nie? No właśnie. Mianowicie Power of Friendship. Ja teraz jestem w trakcie oglądania Fairy Tail'a i to mnie zabija za każdym razem. Że postać jest połamana, nie może już stać. Nie da, już całą magię z siebie wypróła, po prostu no nie daje rady. Koniec, jest końcówka, ale nagle przypomina sobie, że ona to robi dla przyjaciół. Tak jest. I odzyskuje pełnię sił i w ogóle jakieś nowe transformacje przybiera i wszystko i... Okej, okay, muszę to zrobić raz, dwa, ale Fairy Tail to jest tytuł, w ogóle to jest mem wokół Fairy Taila, że jest Power of Friendship. Takie ale mocne. To szczerze powiedziawszy nie wiem, czy znam jakiegoś shonena, który nie wykorzystuje tego motywu tak naprawdę. Ale Fairy Tail najbardziej, musisz przyznać. Tak, ale Fairy Tail jakby sam autor... Mashima mówił o tym, że on rysuje to z tygodnia na tydzień. On jakby nie myśli o tym, co się będzie działo dalej, więc jakoś musi z tego wybrnąć w tym momencie, prawda? Jeżeli... No dobra, no jak z tego wybrniemy? No jak z tego wybrniemy? No... Przyjaciele, no, a jak inaczej? Nie wiem, ja szczerze powiedziawszy, jakby ja rozumiem, zdaję sobie sprawę z tej ilości, które są wad, bo to nie można tego inaczej nazwać jak wady w przypadku Fairy Taila, bo ich jest mnóstwo. Nawet kolejną zaraz będziemy... mówić. No. No to jest oczywiste, to powiedzmy szczerze. Który po prostu jest dookoła tej serii.
A mimo to ja jakoś mam straszną przyjemność. Ja głównie to czytałem. I strasznie mi się przyjemnie czytało. To jest taka przygodóweczka, oni sobie tam coś robią, są te przygody. Oni zawsze kończą dobrze wszyscy. I to tak jest takie przyjemne, takie hard lifting trochę. O, ja lubię Fairy Tail. No ja właśnie jakby mam straszny właśnie problem, że go za bardzo lubię, powiem szczerze. Ale wiesz, co mnie denerwuje bardzo w Fairy Tailu? Że jak zaczynają na przykład nowy ark, to mają bardzo fajny początek, a potem w drugiej części pojawiają się nagle ci źli i wszystko się zmienia. Na przykład bardzo mi się podobał motyw, jak wyruszyli na wyspę, żeby wybrać nowego maga Estiru. I to, że mieli O, na właśnie. wyspie jest fajnie, no, No, tam i to jest mi się ten. podobało, ten początek, że rywalizowali między sobą, jaką drogę wybrać, że tutaj muszą walczyć z tymi eskami, a potem nagle przychodzą ci źli. I w sumie wiecie co? No, nie wyłoniliśmy, kto zostaje tym nowym magiem Estiru. No, przykro mi, nie? To mnie tak wkurza. Ale pamiętam, że właśnie z tego motywu bardzo mi się podobało, jak nadsuwaczył z Gitrazem. To było takie. Nie wiem, jak to było zrobione w animacji, ale pamiętam, że jak czytałem magę, to było takie ooo. No. Ooo. Czuć różnicę jakby poziomów w ogóle tych postaci. No, aż ten go przygwoździł, nie? No Tak. i co teraz? Nic nie zrobisz, no. Nie, fajne to było. Tylko, że potem pojawili się ci źli i oczywiście popsuli mi troszeczkę wątek. No, myślę, że na ten wątek mógł być lepszy, gdyby nie brano w ogóle pod uwagę tych złych, ale z drugiej strony nie mogło być to się bo ty skończyłeś, rozumiem, ten ark. Tak, no bo jestem w drugim sezonie już. No okej, ty drugi sezon rozumiem, że już jest po tym skipie, tak? Tak, pewnie. No i tutaj by pewnie nie byli w stanie po prostu zrobić tego timeskipu, gdyby po prostu ze poszli tak o wszyscy, nie? Tak, myślę. Że gdyby to była zwykła walka, gdzie wyłaniają tylko jednego dobrego na eskę, a Ale wiesz, ja byłam musieli. ciekawa, sam myślę, kurde, kto zostanie tym, nie? No, to tak. No. Wszyscy się odpowiednio mocno wykazali, więc wszyscy powinni dostać. Czy ja wiedziałam, że z tych wszystkich Kana ma najmniejsze szanse, ale też rozumiałam jej motywację, dlaczego tak bardzo Tak, tak, chciała tak, tak. zostać. Tu mi się podoba, jak bardzo w tym arku rozwija się romans tej. Nie wiem w sumie, czy mogę mówić, bo to w sumie jest A, spoiler, tak, jakby. wiem kogo, no. Tak fajnie się to rozwija, to już jest taki, wiesz, nawet nie musisz na to, ty nie musisz zastanawiać, czy to jest romans, ty już widzisz, że to jest ewidentny romans, nie, Tak. jakby. I potem leży przy nim, jak on jest ten nieprzytomny. Tak. To jest A to mi się na takie. przykład bardzo podoba, ja bardzo lubię ten pairing, jakby. No ja uważam, To że do jest. siebie pasują. Tak. Znaczy ogólnie uważam, że to może to jest trochę na wyrost stwierdzenie, ale uważam, że bardzo spoko paringuje te postacie w tym Fairy Tailu. Bo W tam jest sumie z dużo takich, co jakby. się nienawidzą tak trochę, co się wkurzają na siebie, to jednak. Jak przychodzi co do czego, to stają w swojej obronie, no i potem się troszeczkę tak Nie, otwierają ale na chodzi mi, siebie. że ogólnie to paringowanie jest całkiem spoko, że jakby te pary są faktycznie widoczne, że to nie jest tak, że sobie muszą fani domyślać się, a czy oni będą parą, czy nie, czy ten, tylko to jakby autor faktycznie pokazuje to tak chamską miejscami, nie, że to jest paring, te dwie postacie, jakby nie musicie się domyślać, jakby co dwie postacie. Ale też fajnie, że patrzy na postacie na przykład takie nie główne, tylko też poboczne. I na przykład oni zakładają rodziny. To No, też jest no, 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 fajne. no, no. Że tam jak coś się z nimi też dzieje. No, ale no mówię, no, Fairy Tail naprawdę jest takim przyjemnym, takim przygodóweczką, taką fajną. Tam się dzieją miłe, przyjemne rzeczy, no. No, bo wiem, że ta główna fabuła jest miejscami durna, zwłaszcza pod koniec. Ja nie wiem, czy anime całe zostało. Znaczy, czy anime wszystko było w stanie zekranizować, ale koniec już w ogóle strasznie durny. To takby zawiązanie całej fabuły i tego wszystkiego, a mimo to. Przyjemnie się to. Festiwal magiczny też był fajny. Mi się No, podobał. Już poznaliśmy inne gildia. nie, dla mnie to w ogóle jest ten bardzo spoczko. Tylko trzeba pamiętać, że świat w tym w świecie tych znaków zodiaku płynie inaczej. To jest ważne. Tak. Bo tak Power of Friendship, no. Każdym praktycznie. No w Bleachu też trochę było, no nie powiedzmy, że Nie, nie. no serio, nie wiem, czy jest
tytuł, który nie byłby. Tylko, że ja rozumiem ten motyw tego Pair of Friendship, bo to jakby też wychodzi z takiej ludzkiej natury, że jeżeli starasz się, powiedzmy, nie wiem, dla kogoś czy coś, to możesz jakby wyciągnąć z siebie trochę siły więcej. Jak na przykład jest motyw z matkami, tak? Że one są w stanie, w momencie, w którym chcą obronić swoje dziecko, są w Poświęcają stanie. siebie. I są w stanie wycisnąć jakby z siebie więcej. Na przykład są motywy udokumentowane jakby faktycznie, że w świecie prawdziwym, że na przykład kobieta nagle dostała tyle siły, że była w stanie podnieść samochód, tak? Tylko po to, żeby dziecko wyciągnąć spod niego. I to są rzeczy, które faktycznie się wydarzyły, że to nie jest jakby, wiesz. Więc jakby to istnieje, ten power friendship, ale faktycznie Fairy Tail na przykład przesadza z nim bardzo potężnie. No, tam Gdzie na przykład jest. ktoś przegrywa przez całą walkę, dostaje po Tak. prostu lepę za lepą, lepa za lepą i nagle, o! Pamiętam ich, widzę ich twarze przed sobą. O nie, zwyciężę. Kojarzy mi się RZ w dwóch momentach. Tak, no, dokładnie o nią mi chodziło, tak, No. dokładnie. Zresztą No. RZ to widać, nie? Że nagle jakaś Tak. super przemiana, przed chwilą już nie miałam siły. Tak. Użyłem już wszystkie zbroje, już nie mam więcej zbroi, jakby co zrobić, nie? Dobra, wygram bez zbroi, jakby jestem to najlepsza. Albo nagle odpala się ta jedna ultimate zbroja, która wymaga czegoś tam. Tak, no RZ to faktycznie chyba najmocniejsze. Tak, Znaczy no. u Lucy też jeszcze potrafi być takie, no, ale z drugiej strony Lucy jakby ogólnie nie ma zbyt dużo mocy, tak ogólnie, więc ona musi sobie jakoś radzić. No, też musi bardzo polegać na tych znakach zodiaku. No. Ja mi się wydaje, że taki właśnie power friendship największy jest u Erzy właśnie Junac, najczęściej występuje. Nie, no bo na co to w ogóle, jakby on też ma te motywy, jak było z tą Lacrimą, to przecież to było takie połączenie Power of Friendship z takim poświęceniem, z jakimś przeforsowaniem siebie w ogóle, nie? Jak on przecież zaczął żreć tą Lacrimę, No też. która miała go zabić, nie? On, No. a nieco z tego, że umrę, ale przynajmniej uratuję. A nagle, o, jednak mogę z tego korzystać. Kto by się Nice, spodziewał? fajne, fajne, dobre. O Boże. A, to co, przechodzimy dalej? Tak, ale zresztą już dużo mi zostało, więc. No. U mnie jest postać Lebioda. Ja na to mówię Lebioda. Lebioda w ogóle oznacza coś innego, ale ja na to tak mówię, bo nie wiem, jak inaczej powiedzieć. Jest to taka typowa dama. Pussy. Typowa dama w opałach, która cały czas rozpacza, cały czas trzeba jej pomagać. Ona nic nie potrafi, ona nic nie wie, ona ktoś jej coś powie, ona nie wie, jak ma odpowiedzieć. I tutaj mi się pierwsze, co to jest główna bohaterka Diabolik Lovers. Nie wiem, czy oglądałeś ten jakże cudowny tytuł. Nie, w ogóle nie To kojarzę jest i. o lasce, którą ojciec oddał wampirom, żeby ją sobie tam ssały. No i ona im się daje i na przykład ma szansę na ucieczkę. Ale ona nie wie, czy ma uciec, bo ona się zastanawia po godzinie, czy ona powinna to zrobić. I ona wie, że jest taka, że a, w sumie to nie wiem, w sumie ten mnie pobił, ten tutaj mi wysysa, w sumie zaraz umrę, ale nie wiem, co mam zrobić. Nie potrafię powiedzieć nie, nie potrafię się zdecydować, no to jest tragedia. Pamiętaj, że w tamtym sezonie, w tamtym chyba to było sezonie anime, przecież stworzyli na podstawie tego całe anime, że miałeś bohatera, protagonistę, który nie potrafił nic i musiała go dziewczynka cały czas ratować. A to. Tak, to, jakby, to masz dosłownie jakby tytuł o tym. Znudziło mi się. Nie wiem, ja wytrzymałem chyba dwa odcinki, tylko postacie poboczne mnie ratowały troszeczkę. Które tam się z tyłu pojawiały. Ja dropnęłam, nie dałam rady. Też mi to wkurzało. Albo tak samo Sukita Linajo, czyli Say I Love You, coś takiego. Jest laska, która jest taką sierotką, ona nic nie wie. Ona nic nie może zrobić i ona ma chłopaka, jakimś cudem zdobyła chłopaka. I jakaś tam laska mówi jej, w sumie wiesz co, ja go kocham, zostaw go. I ona go zostawia. Bo tamta jej tak powiedziała. Albo laska ją Znaczy policzkuje, ewidentnie. a ona No. stoi. I ona nie wie, co ma zrobić. I tak strasznie polega na tym chłopaku, on wszystko musi robić za nią, że to jest tragedia. Ale kurczę, jakby zastanawiam się, nie brałem pod uwagę tego do tej pory. Jakby do tej pory nie myślałem o tym wszystkim, ale jak rozmawiamy o tych wszystkich motywach, schematach, to się w prawdziwym świecie wszystko dzieje. Te postaci, ci ludzie istnieją.
Znaczy, okej, dobra, oprócz tego pierwszego, bo wpadanie cały czas twarzą na krocze albo na biust, to wydaje mi się, że to się nie zdarza. Przynajmniej ja w życiu nie widziałem. Ale reszta to jest naprawdę motywy i schematy problematyczne, które istnieją w rodzimym świecie. I to są schematy, które chyba nas denerwują też na co dzień. Czy ja miałam taką lepiedę w szkole, którą wszyscy, wiesz, na wszystko się zgadzała i poniewierali ją, powiedzmy. Ale no wiesz, no ja bym tak nie mogła, no podchodzi do mnie jakaś laska, wiesz co, w sumie to ja zakochałam się w twoim chłopaku, weź go zostaw. No to, co wtedy mówisz, no dobra, spoko, to bądźcie razem? Easy mordo, nie ma sprawy. No bez przesady, albo podchodzi jakaś laska, specjalnie cię dręczy, daje ci w twarz i ty co, patrzysz na nią i stoisz i czekasz, żeby ci drugi raz przywaliła? Bo trzeba nadstawić drugi policzek. Widzę, że ktoś tu nie czytał takiej bardzo, bardzo popularnej książki. Coś zaczyna na bi, kończy na plia. Dokładnie. A mi chodziło akurat o sytuację, co mi opowiadał znajomy, który prowadził rekrutację jako na stanowisko programisty. I przyszedł typ. Ale nie przyszedł sam, on przyszedł z żoną. O Boże. I ta rekrutacja wyglądała w taki sposób, że jakby ona wszystko mówiła za niego. Chyba, że dochodziło do jakiegoś pytania faktycznie technicznego, to wtedy czekali, aż on się wypowie. Ale ogólnie, jeżeli chodziło o jakiekolwiek związane ze stawkami, z jakby z rzeczami, które wiesz, jakby, nie wiem, godzinowymi motywami, czy czymkolwiek, nie? Cokolwiek związanego oprócz technikali, to wszystko ona mówiła. Więc istnieją takie, jak to stwierdzić, lebiody. Tragedia. Ale ja bardzo nie lubię takich postaci. Strasznie mnie denerwują. Tak, podobne coś, motyw a la Yuki Cross z Vampire Knight. Chociaż ona czasami pokazywała, postawiała się, ale też taka troszeczkę lebioda. Myślałem, że powiesz o Yukim z tego, z Mireniki. O Jezus, on też. Ale on miał momenty też. Miał momenty, swoje... ale... Ale no, gdyby nie Juno, to by dawno umarł. Znaczy, bo on w ogóle to nie chciał jakby całego tego motywu przechodzić, nie? Jakby dla niego to było takie troszeczkę straszne i w ogóle... To mnie też trochę zastanawia, bo ja na przykład nie tak dawno zacząłem oglądać z powrotem z dziewczyną tego... Nangens Evangelion, Evangeliona. Mhm. I tam na przykład Shinji też ma ten problem, że powiedzmy, że jest takim lebiodą, ale jednak z czasem myślę, że on jako jedyny podchodził racjonalnie do tego wszystkiego. Ty bo przyjeżdżasz, nie? Jakby zaprasza cię ojciec, tak. którego nie widziałeś tyle lat, cieszysz się, może w końcu jakąś więź, po tej śmierci matki, jakaś więź, cokolwiek, nie? A on ci mówi, wchodź do tego wilgachnego mecha i walcz z tym czymś, nie? I takie, co? Dlaczego? Ja jakby, nie. Nie chcę, nie mam zamiaru, ja przecież ja umrę, nie? Ja zginę. No. Pierwszy raz to widzę na oczy, co to jest, to się rusza, to patrzy na mnie, jakby... No nie no, weź, będzie dobrze. I wtedy na przykład jak myślałem, to Boże, co za pussy, nie? Jakby jak tak możesz, no właśnie tego mecha, rozwalisz go. A teraz myślę, ej, Shinji to jest jedyna racjonalnie myśląca postać w wszystkim. I tak samo trochę myślę o tym Yukim teraz, że on z jednej strony był taki... No, takie lebioda powiedzmy, ale jakby ja rozumiem jego podejście, nie, że on... Ej, ale ja nie chcę być w tym wszystkim. Jakby ja rozumiem, że wy bez problemu wchodzicie w ten stan, że zabijacie wszystkich po kolei, ale ja nie chcę. Ja nie chcę nikogo zabijać, może ja stanę obok. No ale wy się tam zabijajcie. Ale w końcu jak już jest wciągnięty, no to pasowałoby jakoś przetrwać. No, tak. A on w sumie takie robi, takie podchody, że niby coś robi, ale niby nie, niby... No. Za bardzo łatwowierne. Jak na przykład wiedzą, że muszą się wymordować wszyscy, co posiadają notatniki, to nagle do tej laski, co tam jest ta sekta, nie? Pójdę sobie pogadam z nią. Na pewno nie będzie chciała mnie zabić, na pewno. Dogadamy się. No. Ale to wiesz, z drugiej strony też myślenie o samej Juno byłoby wtedy bez sensu. Bo przecież jeżeli mają wszyscy wymordować, to czemu ufać Juno? W sumie. Znaczy dobra, to jakby my wiemy, dlatego że ona była... No wiemy. Psychopath, więc...
Znaczy nie chodzi mi o zakończenie, tylko mi chodzi ogólnie, że ona była świrnięta, tak? Bo zakończenie jakby mówi jeszcze więcej na temat wszystkiego, ale no. No, nie, bez spoileru, bo to już jest ostry spoiler, ale... Ale z drugiej strony, czy bo tak szczerze, zastanówmy się o Mirejniki. Wtedy, gdy był hype na to... Ja miałam straszne. To wszyscy to widzieli. A teraz, czy ktokolwiek oprócz osób właśnie, które miały wtedy hype, albo to wtedy kojarzyły, to zna to teraz? Wiesz co, mi się wydaje, że jak ktoś poszuka Yandere, no to ona jest na pierwszym miejscu nadal. No dobra, ale z drugiej strony będzie miał tylko obrazek i będzie wiedział, kim jest Yuno, a nie, że będzie cały tytuł oglądał, chyba. Nie, mi się wydaje, że jak na przykład ja też tak robiłam, że jak miałam zajawkę na Yuno, to wpisywałam anime Yandere i wszystkie oglądałam z listy, jak leciały, nie? Okej. Czyli jednak będą istnieć ci ludzie, którzy... Będą chcieli, znaczy będą jeszcze to znać, okej. Okay. Myślałem, że to właśnie przepadło, jak niektóre tytuły takie, że były kiedyś sławne, na przykład właśnie Dendend Wonderland. Wtedy jak wychodziły, to były, o tam, Boże, tam też a teraz... jest trochę takie yandere podejście. No jest, jest. Chociaż anime jest słabe i urwane. No anime jest słabe i urwane, ale manga nie jest jakoś wiele lepsza, więc wiesz... No, zakończenie ktoś... też ma dziwne. No, jest takie... Może to było schodzić wcześniej, byłoby ciekawiej. Nie, no, ja też słyszę z paru friendship mocne. W Den Wonderland? Tak. No, też jest. Zwłaszcza przy końcu, jak już tam jest blisko tam zakończenia, rozwiązania całej fabuły, to tam już w ogóle... Ale w ogóle też takim motywem częstym jest to, że nawiązuje się bromance. Od wrogów do takich, wiesz, bracholi, że jesteśmy tak, trzymamy się razem, pomagamy sobie. A, że kiedyś to chciałem cię zabić, tak, ale teraz tak. Mnie spoko jesteś, ziomeczku. No. Ale to też mi się wydaje, że to jest troszeczkę też z tego takiego, nie może nie przysłowia, co takiego anegdotki, że no, facecie się dadzą raz po ryju, to potem z najlepszymi kolegami. Ja myślę, że to z tego kontekstu. Ale to na przykład wychodzi. Kimetsu no Yaiba też, Inosuke z Tanjiro, znaczy na początku Inosuke był taki, coś tam tego, ale potem się skumplowali. Znaczy no bo Inosuke jest najlepszą postacią, więc to wiesz, jakby on musiał tam być dalej w tej serii, ale nie, to bardziej chodzi o to, że Inosuke trochę nie rozumiał relacji z ludźmi, wiesz, więc on no, jakby nie wiedział, jak się ma zachować. No, jak ktoś mu mówi jakiś komplement, on taki w skowronkach, tak czerwieni, nie wie co zrobić, nie? Tak. Czy ogólnie tam jest dużo takich sytuacji różnego rodzaju, że widać, że on totalnie nie rozumie, na czym działa społeczeństwo, tak? Jakby nawet nie chodzi o... No, w ogóle nie wie, czy to jest pociąg. Nie, to już nawet inna sprawa, nie? Tam mi chodzi o coś, że jak ta babcia pomogła im, nie? No. Wyleczyła i on nie rozumiał, jak dlaczego i w ogóle, czemu nam pomagasz i inne takie, nie? A potem dostał pat po główce i... Tak. I kwiatuszki dookoła. Ale w Irumie jest taki bromans właśnie, że na początku się nie lubią, potem Iruma pokonuje Aza i potem jest coś, co wchodzi nawet, jakbym powiedziała, że Az czuje do niego coś więcej niż tylko przyjaźń, ale takie są fragmenty czasami, ale uwielbiam to. Ogólnie Iruma to jest moja ulubiona manga. Mocne stwierdzenie. Bardzo lubię. Jezus, to jest... No, zrobię kiedyś moje top 10, ale już mówiłam na mojej kolekcji, że Iruma to jest numer 1. Ja się tak bawię zajebiście czytając to. Nie wiem, no mi się praktycznie non-stop zmieniają te topki, więc ciężko akurat by było zrobić jedną na Czy wiesz, ja nie czytałam takich ambitnych tytułów jak Berserk czy Monster, mam tylko 2 tomy, więc nie mogę ich usadowić, nie? Ale z takich, co mam, to największy fan. Akurat jednego i drugiego nie mam w sumie w topce, więc... No właśnie dużo osób ma Berserka na pierwszym miejscu. No ja ogólnie Berserka trochę na przykład nie dawałem u siebie do topki z tego powodu, że nie chciałem być taki mainstreamowy jak wszyscy, że wszyscy dają Berserka, to ja nie dam, ja sobie biorę coś innego, co jest podobne do Berserka, ale nie jest Berserkiem. Dlatego na przykład u mnie w topce był Uberblatt przez jakiś czas, ale to też chyba tytuł, którego nikt nie zna, więc... Nie kojarzę. Ale to tylko mangowo, więc to też inna sprawa. Na przykład Ranmę też kocham całym życiem, ogólnie wszystkie tytuły od Rumiko Takahashi. Ranmę bardzo lubię, tak. Ja Ranmę bardzo lubię, ale na przykład nie jestem w stanie się zmusić, żeby kupować Ranmę, tak naprawdę. A oglądałem za dzieciaka kilka razy Ranmę. No, cudowne jest. Jest świetne, są tam żarty i ogólnie jest humor i postacie, no, jest. Tam też masz ten motyw, że ten od wrogów do bracholi, można powiedzieć. No.
Tylko to dużo dłużej trwa, ale też są takie momenty, gdzie sobie pomagają. No. W końcu są zakochani, powiedzmy, w jednej kobiecie, nie? Tak, ale na przykład jest motyw w tym właśnie, w Ranmie mi się kojarzy, jak jest ten świnka wietnamska, ten typ, no. To... Boże, jak się ta bohaterka nazywała główna? Akane. Akane? To ona właśnie się nim opiekuje, nim, tak, wiesz, tak, że o, tutaj ten... I pamiętam, że to też jest taki schemat, który kojarzy, na przykład w One Piece też jest taki motyw, że jest taki dzieciak, który wykorzystuje to, że go kobiety przytulają, te postacie... postacie żeńskiego przytulają na przykład, nie? I on się cieszy z tego, że jest przytulany do piersi, a i wszyscy, o, ty dziadu! Więc to też jest taki schemat, który kojarzy, że właśnie dzieci albo słodkie zwierzęta, które tak naprawdę nie są tylko zwierzętami, tylko na przykład czymś więcej. Kon z bicza. Tak, na przykład, nie? To wykorzystują tę możliwość bycia słodkim i przyjemnym. Do robienia troszeczkę mniej słodkich, chociaż przyjemnych rzeczy. Przyjemnych, dokładnie, ale nie słodkich. No. Znaczy też słodkich, ale... Zależy dla kogo. Dokładnie. To co, ostatnich? No. To chyba jest najgorsze, no, to, co zostało na koniec. Nie wiem, czy chcemy spoilerować. Chyba, nie wiem, zobaczymy. Mianowicie przywracanie postaci do życia. Motyw, który jest... W tysięcach często. Tak. Często w tysięcach. Czym ogólnie shounenach, tak? No bo w sumie nie każdy shounen jest nazywany tysięcem, jakby nie patrzeć. Ale też jest na przykład tak, że wydaje się, że ta osoba nie żyje. Ona wraca po jakimś czasie, nie? Na przykład jest głównym złym. No, też w sumie zdarzają się takie sytuacje. Ale znaczy, dla mnie to jest najgorsze jest pod dwoma względami. Jakby ja rozumiem, że twórca musi czasem brać, czy musi, nie musi, ale może raz na jakiś czas brać pod uwagę maile, czy tam listy od fanów, ale są autorzy niektórzy, którzy chyba za bardzo, o wiele za bardzo biorą pod uwagę to, kto coś mi napisze. I jest zawsze taki jeden autor, który stworzył Fairytale'a. No nie chodzi mi tu nawet o zabijanie postaci, chodzi mi nawet o taką jedną scenę, która jest w anime, to pewnie będzie potem troszeczkę później. Jest taka scena, gdzie w pewnym momencie pojawia się Natsu i ma dłuższe włosy. Okej. Z jakiegoś powodu ma dłuższe włosy. I on stwierdza, że on po prostu będzie mówił, że on ma dłuższe włosy. I w następnym chapterze już mu te włosy ścinają, bo coś tam. Inna sytuacja jest postać, chyba Wendy. Ona w pewnym momencie w jakiejś tam sytuacji ścina włosy. Tak jak na przykład Sakura w Naruto. I trzy chaptery później ona ma te włosy z powrotem długie. Okej, okay. Nie zwróciłam na to uwagi w sumie. Ale z nas jeszcze mnie czeka, bo jeszcze do tego momentu nie dotarłam. No, to jest później, to jest blisko końca. Ale według mnie takie przywracanie postaci do życia strasznie psuje development innych postaci. Bo to, że ktoś przechodzi przez śmierć kogoś bliskiego, to bardzo zmienia też człowieka i to fajnie byłoby pokazać i utrzymać ten stan. A nie, że parę odcinków później, o, ja jednak żyję. No, to jest faktycznie, bo jest kilka takich sytuacji w różnych tytułach, nie chcę mówić po prostu dokładnie które, ale czasami to byłyby tak piękne śmierci, które by tak pięknie mogły właśnie poruszyć postacie i wtedy ten power of friendship miałby więcej sensu w niektórych sytuacjach, bo na przykład, nie wiem, żal po danej postaci, czy tam po przyjacielu, po, nie wiem, kochanku, czy po kim tam więcej. A to tak nagle w sumie to nic mi nie jest, spoko ziomeczku, jest easy, będzie dobrze. I na przykład w jednym kontekście to robił dobrze, moim zdaniem, Dragon Ball. Bo on faktycznie przywracał te postacie do życia. Ale jak te postacie ginęły, to one faktycznie ginęły. Ja wiem, że to brzmi głupio, ale tam było tak, że tam niektóre postacie były na przykład w zaświatach czy coś, więc... Bo rozumiem, że nie oglądałaś. To tam właśnie są takie motywy, gdzie coś ginie i to faktycznie widać w emocjach postaci, że ta postać zginęła faktycznie, że to jest takie... porusza nawet ciebie jako... No. Tak, porusza ciebie jako widza, nie?
okej, okay, potem nie jest to jakoś wyjaśnione, czemu ta postać żyje, ale to już jest... Ta postać zginęła. Nie było jej kilkanaście odcinków, czy tam nawet nie cały ark jej nie było, bo ona nie żyje, więc jakby możesz to też ty jako widz w jakiś sposób tam, nie wiem, poczuć, tak? I ten powrót też cię będzie bardziej dotykał niż to, że ktoś został pobity tak bardzo, że wygląda, że nie żyje, ale chapter później, czy w odcinku następnym się okazuje, że w sumie odczołgał się dalej, bo w sumie nic, nie? No, zobaczymy, jak to będzie z Boku no Hero Academia nowymi chapterami. No tak, tego spoilera dostałem, więc... No, chyba każdy dostał tego spoilera. No, masakra, jestem strasznie zniesmaczony. Ja też! Tym, bo jestem mocno nie na bieżąco i ten spoiler mnie trafił na Instagramie kilka razy. Czasami są spoilery, gdzie człowiek myśli, a, to jest spoiler, który się nie wydarzył. Jak na przykład w One Piece czasami są takie spoilery, że ludzie po prostu sobie rysują jakieś tam kadry, które się nie wydarzą. I ja takie zobaczyłem, to patrzę, nie, to nie może być prawda. No, to na pewno się nie wydarzyło. Ja nie wiem, godzinę później i z jakiegoś innego kąta patrzę. Nie. Jakby to niemożliwe. To przypadek, że dwie osoby w podobnym czasie zapostowały tą samą sytuację. Nie. Ale za trzeci razem skapał mi się, że chyba. Ale mnie to wkurza, że oni nawet nie oznaczają tego, że uwaga, spoiler tak, na następnym tak, slajdzie tak, czy coś, tylko tak. Nie od razu, po co? Tak, zgadzam się, jestem strasznie zdegustowany tym i ja po prostu takich ludzi bym kastrował i zamykał w jakimś więzieniu. No, Tytanów już mi oczywiście zespoilerowano, jak się skończy, zanim jeszcze ten ostatni sezon się zaczął, jestem spoko. Znaczy, bo ja rozumiem coś takiego, że czasami, nie wiem, komuś coś wymknie w trakcie rozmowy. Tak. I coś jest na przykład, jak coś na przykład długo już istnieje, ja na przykład, nie wiem, jakbyśmy teraz powiedzieli jakiegoś spoila z... właśnie z Mirejniki. To już ma lat, to tam z 10 lat to prawie ma? Może nie ma 10, ale tam z 8 lat chyba, czy 7 lat ma Mirejniki, nie? No, pewnie gdzieś tak. Jakbyśmy powiedzieli tego spoila, to taki jest... No, wymknęło się, ale no to kurde, jak ktoś jest w fandomie, to pewnie to kojarzy. A nie, że coś wyszło wczoraj, albo wyszło dzisiaj. Ja szybko muszę to zapostować wszędzie, żeby pokazać ludziom. Dobra, jeżeli mam mówić o najgorszych schematach w świecie mangi, anime, to jest najgorszy schemat, spoilerowanie. No to tak samo ci mówiłam, że nie mogłam sobie poczekać z dniem, żeby obejrzeć Uriona, tak, bo wszędzie były screeny po prostu z odcinka. Jeszcze przy przywracaniu postaci do życia, nie powiem kto, nie powiem z jakiego anime, ale była to moja waifu. I ona umarła. I ja płakałam. Ale potem okazało się, że wzięła odtrutkę, jednak żyje. Ale tak płakałam i musiałam czekać tydzień następnego odcinka, żeby się dowiedzieć, że... Kurde, ciekawe, co to za tytuł. Napiszę ci. Okej. Napiszę tytuł, żebyś nie pisałam jeszcze postaci, bo może ja nie widziałam po prostu i wtedy... Czy jak powiedziałam waifu, to powinieneś wiedzieć. Dobra, okej. I naprawdę tak ryczałam, jak głupia, ale wiesz, przywiązałam się do tych postaci. No. Ale potem odżyła i płakałam drugi raz ze szczęścia. No ale nie, znaczy ja ogólnie nie lubię tego motywu. Dla mnie jak postać zginęła, to niech umiera i jest gites. Bo to jest takie... Znaczy ja rozumiem, że kogoś pobić do nieprzytomności, jak to nazwijmy, tak? Czy tam kogoś tak pobili, że on po prostu ledwo ciepły. I można powiedzieć, że można już wzywać śmieciarkę, ale ogólnie ta postać ciągle żyje, więc... A nie, że motyw, że on nie żyje. Tak? Tak, na pewno nie żyje. O nie! Dwa odcinki później. Wiesz co, jednak chyba nie jestem dobra w badaniu pulsu człowieka, jakby ewidentnie. Są takie ewidentnie tego nie potrafię. Ale na przykład w Fairy Tailu? Mi to wkurza, że to nie jest potwierdzone właśnie, że ktoś umarł i ty nigdy nie wiesz, czy on wróci, czy nie. Jedyna potwierdzona śmierć to jest, no to jest początek anime, wybaczcie, Simona. I to jest, no ten brat tamtej, tej kotki. Co ona miała do Geralda problem, że on zabił jej brata. Okej, dobra, no. I było, okay. Było potwierdzone, że on umarł. I to jest jedyna potwierdzona śmierć póki co. Znaczy, no ogólnie w Fairy Tail jest ten problem, że tam jest dużo śmierci, które czasami faktycznie zdarzy się, że była śmierć, ta postać zniknęła. Tak.
Ale w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach ona dalej żyje, tylko na przykład, nie wiem, w innym ciele na przykład. Albo coś. Nie, jeszcze jest druga potwierdzona śmierć. Też z samego początku. No, do samego to powiedz, początku. To jest mistrzyni Greja. A no tak, Ur. To jest Ul chyba, tak? Ul. Ul, czy Ur? Url, Ul. Coś na U. Krótkie na U. Właśnie, bo ona... Dobra, to już by to były spoilery, to nieważne. No i jakby to też jest potwierdzona śmierć. No faktycznie, ktoś tam to kiedyś dwa. Umiera, jakby to się zdarza. Ale nie za często. No, ale na przykład jest też mowa, że czyjeś rodzice nie żyją, a nagle... Mamo, ty żyjesz? Tak. Też tak jest. Tak, było faktycznie, no. No właśnie. No. Ja to zapomniałem, wiesz? Także trochę przyps. No. Więc to też, nigdy nie wiesz. Nie wiesz, ktoś nie żyje, ale jednak żyje. No. Ma grób, co z tego, że ma grób? On może. No być... właśnie, nigdy nie wiesz, co ci zapuka do drzwi. A, i ojciec Lucy. I matka Lucy. No. To mamy cztery. Nie, to tam to jest dużo, ja nawet nie chcę wymieniać jakby to. No jest więcej, ale to wiesz, nie jest powiedziane wprost, że ktoś zginął, że zabiłem go. Na przykład szefowie jakiejś tam gildii, z którymi walczyli, nie? No nie, to oni wszyscy żyją, oni po prostu trafili do więzienia dla magów. No, to też jest takie. Nawet, kurde, to są takie... Nawet jak trafiasz w nicość, to się okazuje, że ktoś nagle użył jakiegoś zakręcia i cię złapał i ty nie zginąłeś. Tak, to było mi strasznie, strasznie było mi przykro przy tej scenie, bo to by było tak, to by było tak mocne zakończenie tej postaci. Ja po prostu jak to czytałem, to było takie, o Boże, o kurde, to świetne, a potem, aha, naprawdę, to jest przykre. No, ja powiem ci, że też, to były emocje, jak to się stało, bo tak. Pierwszy raz ogarnął, że zależy mu na kimś tak bardzo, nie? No, że miał przyjaciela tutaj. No, i nie pamiętam, że to było dla mnie takie, wiesz, No, dla mnie też. Mocno, mocno pojechali, o kurde. Trzeba było czekać te nie wiem, tam sto ileś chapterów, ale jest, wydarzyło się. Ktoś nie żyje. Jednak nie. O Boże. No. Także tak, to się zgadza. To jest denerwujące, ale to tak jak rozmawiamy, to w wielu tych tytułach jest, bo nie wiem, kurczę, bo to też w sumie, to jest taki temat, który jest strasznie spoilerowy, więc... No, kto przeżył, kto zginął. No, to jest strasznie spoilerowe. Na początku podcastu dam, że lekkie spoilery z Fairy Tail i z czegoś tam jeszcze. Tak, ale nie, bo mi chodzi na przykład, bo tak sobie myślę, że nie wiem, kurde... Bo na przykład dla mnie też jest motyw taki związany właśnie ze śmiercią postaci, to jeżeli już zabijasz postacie, to zabij je faktycznie konsekwentnie wszystkie. Bo na przykład mamy takiego Naruto. Tam jest tak dużo postaci, że to nieważne, o kogo chodzi. Chodzi o to, że część postaci umiera, a część postaci umiera, a potem wraca do życia. I niektóre faktycznie nie żyją na stałe, a niektóre nie. I to dla mnie to nie jest spoiler, co wam teraz powiedziałem, bo wy teraz jakbyście oglądali pierwszy raz Naruto, i byście zobaczyli czy uśmierć, wy nie wiecie, czy ta osoba wróci, czy nie. Więc jak dla mnie to nie jest spoiler. Jak tak można? Jakby, dlaczego ten typ, albo ta typiara przeżyła, tak, zginęła, ale przeżyła, a ten typ zginął, już nie przeżył. Jakby, o co tu chodzi, nie? Także jak już zabijesz postacie, jesteś mocno konsekwentny, tak? Jak zabiłeś te, nie wiem, trzy postacie, to czwartą też zabij, a nie, że a w sumie ona mi się przyda jeszcze, to ja może ją wskrzeszę. No, albo jak też nie powiemy jakie anime, ginie główny bohater w ostatnim odcinku, ale nagle jakimś cudem udaje się przeżyć, żeby zrobić kinówkę. No to powiem ci, że chyba teraz nie wiem, o który tytuł chodzi. Mówiłam ci o tym. No to piszesz mi. A no tak, racja, no. Dobra, no faktycznie. Zapomniałem trochę o tym. Nie jestem wielkim fanem tego tytułu, wiesz, także... Ja go obejrzałam chyba dwa dni, dwa sezony mi kręciło. No, tak, to są tak samo jak z Kaguyą, tak? Ludzie albo kochają ten tytuł, albo nienawidzą. No, aczkolwiek teraz pewnie parę osób będzie wiedziało, o co chodzi. Tak, no, scena z tą ławką, czy tam biurkiem. Czy stołem?
Nie kojarzysz cringe'owej sceny ze stołem? Kurde, chyba nie pamiętam. Może wyparłem. Może była tak cringe'owa, że już wyparłem. Z bardzo nielubioną postacią, no to ci potem powiem. Dobra. Nie, bo możliwe, że po prostu faktycznie... A, okej. Okay. Dobra. Nie, bo niektóre sceny, jak są takie naprawdę potężnie cringe'owe, to ja po prostu czasami wypieram, bo tak jest. Okay. Po prostu mój mózg się musi jakoś bronić, wiesz, jak to dobrze, jest. Dobrze, dobrze. Co, to nie, no ale, tyle. Ale tak, to jest tak. Ale przewracanie postaci, jak zabijajcie, to zabijajcie już na no, stałe. Gdyby ktoś lubię. Z was w przyszłości został mangaką, bo w sumie można być mangaką w innym kraju. Zabijajcie postaci, jak już macie je zabić. Nie róbcie takich rzeczy. To jest nie, złe. Nie przywracajcie do życia nagle, bo potrzeba coś do jednego wątku. Dokładnie. A jakby tak zabić, przywrócić do życia i potem znowu zabić? No spoko, ale to... To był potrzebny to... tylko do jednego wątku, a nie, to strasznie głupie. No dobra, ale nie, to by było... Nie no, w momencie, w którym przywracasz tą postać, to tracisz jakby całą moc. Ale w sumie na tym opiera się Re:Zero, nie? No tak, tak, to jest prawda. Nie, ale wiesz, chodzi mi po prostu bardziej o to, że jak jest coś takiego, że ty możesz kogoś zabić, ale potem go wskrzeszasz i potem zabijesz znowu, to nieważne, czy potem wszystkie postacie do końca anime czy tam mangi będą umierać i nie wracać, to ty jak straciłaś tą siłę tego zabijania? No. Bo ktoś może mieć tak z tyłu głowy, a może on też wróci? Ja wiem, o czym mieliśmy porozmawiać, przypomniałeś mi, o baitowaniu. A, początkiem tak. Anime, czy tam mangi. Tak, o baitowaniu, dokładnie. To akurat, to ja wymyśliłem ten wątek. Czyli kontrowersyjny początek, żeby było mówione, nieważne jak gadają, ważne żeby gadali. I tutaj nam głównie chodzi, przynajmniej mi chodziło głównie o Goblin Slayera, ale tak. To też w sumie nie jest jedyny tytuł, który tak ma. Bo w sumie poniekąd jakby nie patrzeć, to Redo Healer też taki jest. Oj, bardzo. To o tym... ta seks misja też. Tak, też jest. No i na przykład teraz ostatnio ten School Night też taki jest w sumie. A tak, faktycznie, że też zaczyna się od sceny pewnej, a potem tak, w sumie dokładnie, opowiada dokładnie. Czymś to ma dokładnie tak samo jak ten, dokładnie samo jak Goblin Slayer, tylko że Goblin Slayer poświęcił to cały odcinek, a ten poświęcił to 2 minuty. Mhm. Ale w Skeletonie była ta scena 2 razy. Tak, żeby było jeszcze przyjemniej. Tak. Bo raz nie wystarczy. Dokładnie. Trzeba przypomnieć przecież całą scenę od początku. Tak, tak pamiętam. No ale czasami zdarzało się właśnie. To jest takie... Uważam to za tani chwyt. Żeby właśnie podbejtować danym motywem, danym schematem czasami. Na kontrowersję żeby, pójść. Tak, na kontrowersję. To będą ludzie, ojej, słyszałem, co się działo w Goblin Slayerze. Jezu, obejrzyj. Ja tyle, tak, ten pierwszy dobrze, odcinek, co obejrzyj. Oni zrobili. Obejrzę. A potem... A potem mówili, ty, ale ta scena jest jeszcze gorsza w mandze, ty, a jeszcze bardziej rozbudowaną scenę w light novelce. To prawda. Ja w sumie wszystkie 3 miałem okazję, jeżeli chodzi o Goblin Slayera, to wszystkie 3 sceny widziałem. Chodzi mi, że w anime, w mandze i light novelce, więc tak. Zgadza się. Chociaż zabawne jest to, że z tego co pamiętam w light novelce jest to troszeczkę później... Nie, że jakoś daleko później, ale po prostu nie jest to baitowane na sam początek, tylko tak po prostu powiedzmy, nie wiem, w drugiej połowie odcinka, tak? A nie, że od razu zaczynamy taki albo nie, w drugim odcinku, o, coś takiego by było. Że w drugim odcinku jest ta scena, a nie od razu zaczynamy z grubego A. Goblin Slayer, że potem jeszcze jest ten motyw G, ale nie jest on tak pokazany, tylko jest wspomniany nie, nie, bardziej. Nie, nie, to już wiesz, w porównaniu z tym to już nie ma, nie ma... Nawet nie jest blisko tego, moim zdaniem, poziomu. No, tak samo. A nawet są momenty tam przecież takiego prawie Power of Friendship tam potem jest pod koniec sezonu. No tak. Więc łatwo, ciekawie wyjść z takiego początku kontrowersyjnego, że potem Power of Friendship. Ale można. No i korzystają, mi się wydaje, że jeszcze parę osób będzie tak skorzystać, bo jak zobaczyli, jaki jest hype na tym. Przecież Redo of Healer, jak to wyszło, to co się działo. No. Ja wiedziałam, że tak będzie. Ja też czytałem manga wcześniej. I jakby... Pff.
Ja w ogóle mam taki ten chore mangi u mnie i muszę omówić jeszcze jeden tytuł, który w życiu nie dostanie anime. Jakby dostał, to by po prostu przebił wszystkie inne, bo tam jest wszystko. Wszystko, co najgorsze, w 5 tomach upchali. Kurczę, taki to tytuł. Zaraz ci znajdę i ci wyślę. Ma 5 tomów. Poczekaj. I przeczytaj sobie, ale... O panie! Ja się trochę boję, wiesz? Tam masz wszystko i na pytanie, P, i na G, i wszystko. Teraz pytanie, czy te 5 tomów jest dlatego, że ten tytuł się nie sprzedał i dlatego ma tylko 5 tomów, czy nie, bo to jest taki... 5 tomów, że to jest tak upchane wszystko to idealnie? To jest coś a la Gra w Króla, a. Ale to ma zakończenie takie, w które ja jestem w stanie uwierzyć, a Gra w Króla była super i ja zastanawiałam się, jak oni to zakończą i zakończenie jest tak beznadziejne. Jest. Ale to bardzo często jest w takich tytułach, wiesz, ja znam, ja czytałem bardzo dużo o tych... Survival game'ów. No, ja i też praktycznie lubię. praktycznie zawsze zakończenie jest po prostu tragiczne. Ale ty... Nawet już w takim tytule, jak na przykład, co mi się przypodobał ten tytuł, czyli Zamek Ptasie Klatki. Mhm. I to też jest taki stricte survival game, tak. Ale to zakończenie ciągle, kurde, głupie. No głupie jest, ale się nie spodziewałam, powiem ci. No, znaczy, ja uważam, że to jest chyba jeden z lepszych tych z survival game'ów, ale ciągle jest durny. Kreskę jakby miał ładniejszą, bo to ma... taką dziwną. Taką mega, mega prostą. Ale na przykład jak był Daupt, to ja od początku otworzyłam nawet tego Daupta i tam na początku były pokazane postacie, nie? To jest tak strzeliłam, a pewnie ta osoba jest zabójcą. No i się okazało, że zgadłam. Wow. Więc jakoś tak wyszło. Nie, dla mnie Daupt jest strasznie debilny. Jeszcze to zakończenie jest po prostu ale idiotyczne. Ale umówmy się, i tak w porównaniu z zakończeniem Gry w Króla, to jest mistrzostwo. Dla mnie podobny poziom głupoty. Bo na przykład Judge... Nie czytam. Ma lepsze zakończenie niż Daupt, ale to mówię, nie jest trudne. Ma trochę bardziej sensowne zakończenie, ale też jest strasznie, strasznie z dupy, więc... Ogólnie jest szkoda, że nie dokończyli Bytuma, jeżeli chodzi o anime. No a manga ma dwa zakończenia w ogóle. Tak? Tak, są dwa zakończenia do wyboru, można sobie wybrać. O, to fajnie, to tak jak w Koito Uso. I to powinien zrobić ten od pięcioraczek, bo w Koito Uso masz dwa tomy, dwa 12 tomy i jeden masz zakończenie z jedną dziewczynką, a drugi z drugą i sobie wybierasz. To masz z pięcioma powinieneś mieć z takim badkiem. No, ale sobie wybierasz, z jaką dziewczynką. Ej, masz. A tutaj to faktycznie to by było dobre. Ja bym chyba tą mangę wtedy zebrał. I było coś takiego i potem po ostatni tom musisz sobie po prostu wybrać, którą chcesz dziewczynkę no, wybierasz. No, ale wiesz, całe... To jest to... Gorzej by było, jakbyś chciał komuś pożyczyć tę mangę, żeby wiesz, żeby... Zobacz, jaka fajna, okej. Ej, nie podoba mi się to zakończenie, ja bym wolał inną. Takie... To sobie nie wiem, kup inny tomik mangi. Ale to by było ciekawe. No. Ale tak, to... Ten. Ale podobno ja słyszałem, że w anime mieli zmienić. Nie wiem, czy w końcu zmieniają, czy nie. Też słyszałam, że mają zmienić, ale nie mam pojęcia na jakie. Mam nadzieję, że na poprawną, jedyną prawdziwą odpowiedź. Zobaczymy. Znaczy, pewnie jak przeczytam mangę, jak ją JG wyda za 2, 3, 4 do 5 lat, to obejrzę anime. Czekaj, no jak masz 7, to zostało no proszę 5, cię, oni wiesz, 5 ile... razy 2, to nie, jest przepraszam 10 bardzo, rok. Przepraszam bardzo, przyszedł mi w tamtym tygodniu 8 tom, więc mam 8. To już w ogóle zostały ci 4 jeszcze. Tomy, 4 razy 2, no to masz 8 to jest zaraz. Jak oni, wiesz, jaki mają... Zresztą porozmawiamy o tym niebawem. Tak. Tak. Teraz ty bejtujesz, no pięknie. No. W sumie moja kubka wstydu na mnie patrzy, pasowałoby coś przeczytać. No ja właśnie mam... Znaczy na szczęście tutaj na mieszkaniu mam akurat tylko dwie kubki wstydu, więc chodzi mi, że dwa tytuły, które mam w dużej ilości i mam nieruszone. Albo jakbym... Na szczęście ta większość mang, które mam, które nie przeczytane, to nie są tutaj, więc nic. Więc nie muszę się martwić. Właśnie zapomniałam, że mi przyszedł ten tomik. Ostatni jeszcze nie przeczytałam. Ten, chodzi ci ten ósmy? Ósmy, no pięcioraczek.
Kurde, nie pamiętam właśnie było, ile było tych tomów. 12 czy 13? Zaraz ci powiem, mam prenumeratę kupioną. A, całą do dołu? Tak. No, zbaitowali mnie na grę w memo, no po prostu nie wierzę. Ja w ogóle myślałem sobie kupić jeden tom, bo ma fajną okładkę. Taki nie pierwszy, tylko ten późniejszy jeden tom chciałem sobie kupić, ma fajną okładkę. I właśnie widziałem, że z dodatkami, tak myślę sobie, kurde, co to za dodatki, o co tu chodzi, to są jakieś magnesy, czy co? 14 tomów. A nie, to jeszcze chwilę, no, to jeszcze chwilę. 14. No i na ostatnich tomach jest pokazana każda z dziewczyn w sukni ślubnej, nie? Tak, tak, zgadza się. I o tym też myślałem, żeby sobie właśnie mieć okładkę tego jednego i tego właśnie, któregoś końcowego. Te dwie, tyle wystarczy mi. No, są takie faktycznie. Znaczy ogólnie dużo zdarzało mi się zapisywać, bo ja czytałem online, to sobie zapisywałem dużo kadrów, bo są często właśnie takie bardzo ładne kadry i te nie specjale, tylko takie, jak to się nazywa, jak to się na końcu, to są takie dodatki na końcu. Czasami potrafią naprawdę fajne mieć, bo na przykład jest jeden, gdzie wszystkie dziewczynki są w okularach. Aha, okej. Okay. Tak, ja lubię dziewczyny w okularach, więc dla mnie to był bardzo fajny motyw, że wszystkie można było sobie, którą chcieli, można było sobie, że tak powiem, pobrać, bo to było na wielkości całej okładki, jakby. Czyli kadr, wiesz, taki cały na stronie. No. Także no, takie przyjemne, ale mimo to ciągle nie jestem w stanie przeżyć tego zakończenia, jakby, które została wybrana. Musiała czekać niepewności. Ja też słyszałam, że dużo osób jest niezadowolonych. Bo ja nie wiem, czy ktokolwiek lubił to poznać. Że pewnie ktoś lubił, ale... No. To cóż, kończymy? No, wydaje mi się, że możemy. No, widzisz, bałeś się, że wyjdzie krótkie. No, tak, tak. Bałem się, że to będzie taki mini podcast, to jak tak można mini podcast zrobić. No, nie da się po prostu. A ja nie uwielbiam podcasty, bo ja sobie zawsze do giereczek puszczam w tle. A, widzisz. No, mi się też zdarza, ale tylko do takich nudnych giereczek. Chodzi mi, że które, wiesz, wymagają ciągle tego samego robienia. Mhm. A jak jednak jest dużo dialogów, czegoś takiego, to ciężko. No to nie. No. Znaczy do Pokémonu się bardzo fajnie słucha podcastów. No, sobie tam levelujesz po drodze. Dokładnie. Albo audiobooków, bo też mi się zdarza audiobooki. Ja w ogóle odkryłem audiobooki, to jest bardzo fajna rzecz. I zdawałem sobie sprawę, że to może być przyjemne. Zwłaszcza wpadki w audiobookach. Wpadki? No, jak był audiobook 50 twarzy Greya. I tam ta, nie pamiętam jej imienia, ona w M jak miłość grała, ona to czytała i chyba mieli zrobić przerwę i ona pytała się, ona mówiła, Jezu, co za gówno, czy coś takiego powiedziała, nie? A i to zostało w tym. No. Nice. Dopiero poprawili później. Nice. Także to cóż. Nie, to takich nie słyszałem jeszcze wpadek, jeszcze ale... Nie trafiło mi się jeszcze. Chociaż raz mi się trafiło, że ktoś jakby dokończył zdanie i stwierdził, że chyba mu nie wyszło to zdanie i powiedział to zdanie jeszcze raz. Aha, powtórzył się. Tak. I to mi i nie wyciął po prostu tego pierwszego, tej pierwszej próby jakby. I to mi się faktycznie raz zdarzyło, ale oprócz tego takich fajnych, śmiesznych rzeczy to nie miałem. Także peszek. Dobra, w takim wypadku chyba... Musimy już zakończyć. Tak. Także dziękuję ci za udział, Kugardzie. Ja dziękuję również za zaproszenie. W sumie wyszło to tak przez... Przypadek. Przypadek. To taki totalny przypadek. Tak, dokładnie. W zasadzie nie jesteś prawdziwym youtuberem, jeżeli nie masz podcastu z Kugardem, no bądźmy szczerzy. To jest zabawne, ale... Też trochę nieśmieszne, bo to też jest bardzo uważam żart. Nie sytuacyjny, tylko hermetyczny, moim zdaniem, ojej. Już w tym momencie. No ale dużo osób jesteś gościem, więc. Tak. Czasami u niektórych zostaje tak długo, że przestaje być gościem, tylko jestem częścią, także uważaj, bój się.
Jeśli to nie przeszkadza, zapraszam na kolejny raz. A, także to zapraszam was na kanał Kugarda, żeby nie było, że jest tylko gościem. Zresztą pojawi się też niedługo filmik ze mną. Więc oczywiście was też zapraszam. Także cóż, zapraszam was do komentowania, lajkowania, jeśli się podobało, do oglądania z nowych odcinków i trzymajcie się. Pa, pa. Pa.